Od 1 czerwca będą obowiązywały nowe zasady obsługi klienta w Urzędzie Miejskim Śmigla. W holu urzędu będzie mogło przybywać maksymalnie 5 klientów. Następne 6 osób, po 3 na każde piętro, będzie mogło przybywać wewnątrz urzędu. W pierwszej kolejności każdy klient będzie kierowany do biura obsługi mieszkańca. Następnie, jeżeli będzie potrzeba spotkania z danym pracownikiem, pracownik biura obsługi mieszkańca będzie kierował każdego do odpowiedniego pomieszczenia. Otwarta będzie także kasa, w której będzie mogła przebywać maksymalnie 1 osoba. Ze względów organizacyjnych codziennie o godzinie 10 kasa będzie przez 15 minut nieczynna dla klientów. Pozostałe godziny jej funkcjonowania pozostają bez zmian. Pierwszeństwo obsługi będą miały osoby, które wcześniej zapiszą się na wizytę. Dlatego przed wizytą w urzędzie zachęcamy wszystkich mieszkańców do wcześniejszego telefonicznego kontaktu z poszczególnymi pracownikami. Obecnie wypracowywany jest elektroniczny system zapisów, który w najbliższej przyszłości zostanie uruchomiony i ułatwi mieszkańcom zapisanie się do konkretnego pracownika w poszczególnej sprawie. Dodaje Marcin Jurga, zastępca burmistrza Śmigla.